aktorzy. Jest to bardzo zdrowy i genialny cel. Atmosfera jest bardzo gorąca i pogoda dopisuje. Muzycy. Pokochałam Nordic Walking i zdarza mi się czasami chodzić. Artyści kabaretowi. Jestem szczęśliwy, bo mogę brać udział w pięknej akcji. Dziennikarze. Nosimy oświadczenie woli przy sobie. Ja wczoraj dostałam, jestem z tego bardzo dumna. Kiedyś było takie hasło, żeby nie zabierać organów do nieba, bo tam już nie będą nam potrzebne. Sportowcy. Ludzie zaczynają się coraz bardziej na to otwierać. Możemy pomóc wielu, wielu osobom. To jest tak naturalna rzecz, że jeżeli przychodzą takie propozycje, to zgadzamy się w ogóle bez żadnego zastanowienia. Osobowości telewizyjne. Energia i tutejszy klimat czynią cuda. 21 marca w Wiśle wszyscy oni wzięli udział w 6. edycji projektu PZU Bieg po Nowe Życie, największej społecznej inicjatywie promującej świadome dawstwo i szerzącej ideę transplantacji. Wszyscy razem służymy temu, żeby ideę transplantacji zbliżyć do społeczeństwa, żeby zainteresować wszystkich. I oni już wtedy będą mieli szansę do poszukiwań własnych i do budowania swojej wiedzy. Musimy uświadomić nasze społeczeństwo, że z jednej strony możemy być dawcami, a z drugiej strony możemy potrzebować. Sportowcy, artyści i wielu innych ludzi związanych z mediami, czy też z innymi rzeczami, firmy i biznes, no wszyscy wspieramy transplantologię. Cieszymy się, że logo hotelu może nabrać takiego nowego społecznego wymiaru i być łączone z marką Biegu po Nowe Życie. Ta marka jest praktycznie powszechnie rozpoznawalna w Polsce. Chcemy pokazać, że transplantologia w Polsce ma naprawdę jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Cieszę się, że możemy pomagać. Samo południe na Wiślańskim Placu Hoffa rozpoczęła się intensywna rozgrzewka. Rozgrzewamy płuca, dużo tlenu na paluszki i mocno ręce do tyłu. Wyspani, wysportowani. Ćwiczyliśmy pół roku, żeby tutaj jak najlepsze wyniki osiągnąć na kilometr 200. Także Wisłę znam jak własną kieszeń, znam każdy kamień, więc wygramy. Obok gwiazd w oczekiwaniu na start bohaterowie. Zawodnicy po przeszczepach uprawiający sport i dający żywe świadectwo, że transplantacja i oddawanie narządów przynosi wymierne efekty. Pogoda, jak widać, jest piękna, atmosfera również, wszyscy rozbawieni, weseli, tak więc czekamy do startu i wszystko pokażemy swoje możliwości. W 6. PZU Biegu po Nowe Życie udział wzięło ponad 53 osobowych sztafet. Na linii startu gwiazdy, na zmianie członkowie Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Do mety swojej drużyny poprowadzili przedstawiciele mediów i partnerzy akcji. I oto Przemek jest już na trasie. Elegancko, fajnie, rytmem. Postaram się dotrzymać tempa. Nie, także musimy rozmawiać w biegu prawie. Czyli tempo na maksa? No tak, tak, tak. Chyba, że poczujesz jeszcze oddech profesora Chmury na plecach, to przyspiesz. Profesor Andrzej Chmura pięknym krokiem ruszył na trasę. Prosty jest plan, żeby dogonić Saletę. Już jest masakra. Ostatni raz ćwiczyłem rok temu. Serdecznie polecam. Fantastyczna zabawa. Dobry
dzień dobry, ale ja się bardzo śpieszę. Dokąd? Chcemy wygrać. Na metę, szybciej, szybciej, szybciej. Bardzo dobrze, chociaż jakąś podwózkę bym proponował. Jak Państwo widzicie, więc brnę o jednym. Nie jest łatwo. Ja się katuję, bo ja nie wiem, jak można nie biec. To jest straszne. Nie umiem chodzić, jak się ścigam, to bym pobiegła. Ale to nie fair, bo nogi są za długie. No właśnie, tak mówią, musieli mi związać. Ale ja szybciej oddech tracę od tych, co mają szybkie nogi. Ja już piąty raz biorę, dlatego że chcemy pokazać, że warto transplantację dalej kontynuować, bo dzięki temu my żyjemy i dziesiątki innych osób. Po wczorajszej gali w Gohetelu Gębiewskim, jak widziałem, kilka dzieciaczków wyszły z mamami, które są po przeszczepie dzieciaczki wątroby nerek, to warto żyć i warto wspierać tam ideę i tą akcję. Bardzo dobrze. Wyprzedzi wszystkich, których się da. Pokazać, że możemy lepiej niż nawet wszyscy zdrowi. Daję czadło do mety, jak tylko można. Podczas gdy dla jednych to koniec wysiłku, tak, koniec. Bardzo przyjemny, spacerowy wyczyn. Niestety choróbsko nie pozwoliło wziąć udział w takiej rywalizacji docelowej. Natomiast piękna pogoda, wykorzystałem to. Przeszedłem sobie z czureczką, było fajnie. To było wyzwanie? No trochę tak. Okazało się, że ciężko było dojść kolegę, który szedł z przodu, ale jakoś się udało. Podpatrywałem techniki innych i, że tak powiem, przyjąłem swoją opcję, czyli 2-1. Dwa kroki, ruch kijkiem. Inni dopiero rozpoczynali swój marsz. A ostatni zawodnicy wciąż oczekiwali na start. Niestety trzeba trochę czekać, a ja nienawidzę czekać, to jest chyba najgorsze. Ale cel jest szczytny, więc spokojnie stoję, czekam, nic nie mówię. Nie wiadomo, czy się już rozgrzewać, czy jeszcze. To zazwyczaj tak 15 minut przed wystartowaniem powinien się człowiek rozgrzać, bo wtedy z wyższego pułapu startuje. To tak jakbyśmy samochodem chcieli jechać od razu 150. Się nie da. Jestem w tej chwili zrelaksowany, ale nuta rywalizacji drzemie. Jedziemy. Zasady proste. Do pokonania 1200 metrów techniką Nordic Walking, przynajmniej teoretycznie. Bartek Obuchowicz i jego deska. No i popatrzymy, jak mu to pójdzie na pewno. Proszę. Proszę elegancko. Bardzo. Na no desce. Bartosz Obuchowicz. No bo to jest one leg walking. Nowa dyscyplina. Tak jest, nowa dyscyplina, tylko lewonożna. Ale to nie tak, to trzeba kikami ruszyć. Ale ja z górki jechałem teraz, wie pani? Miałem dobrą górkę i dobry wiatr w plecy. Małeś by pozazdrościł. Te akrobacje nie pozwoliły obronić mistrzowskiego tytułu Rafałowi. Piotrowi Gruszce nie pomogły długie nogi. Zwycięstwem nie zakończył się też przejazd w stylu One Leg Bartka Obuchowicza. Najskuteczniejszą drużyną szóstej edycji PZU Biegu po Nowe Życie okazała się sztafeta Hotelu Gołębiewski, poprowadzona przez Barbarę Kurdej-Szatan z Piotrem Hołubowskim i Marcinem Bosiem w składzie. Kompletnie się nie spodziewałam, że wygramy, no ale nie wiedziałam, że mam w drużynie tak świetnych biegaczy. Praca zespołowa.
Tak samo nie liczyłem na coś takiego, ale w tak pięknym składzie, w towarzystwie koleżanki super. Naszej. Super. Ja w ogóle jadłam gofry tam i stwierdziłam, nie, dobra, jedzmy sobie te gofry, na pewno nie. I nagle mnie wywołali, po prostu szok. Oczywiście, to była świetna zabawa, no ludzie tam, wiesz, tutaj z Wisły stali, dopingowali, bardzo przyjemny bieg i przyjemne wydarzenie. Obok strefy zawodów Nordic Walking przez cały dzień czynna była strefa zdrowia PZU, w której każdy mógł bezpłatnie skorzystać z konsultacji kardiologicznych, wykonać EKG czy sprawdzić poziom cukru we krwi. W strefie PZU Podziel się kilometrem tłumy sprawdzały swoje możliwości na profesjonalnej bieżni. Udało się zrobić po raz szósty i cieszę się z tego, że właściwie wszystko dopisało łącznie z pogodą. Ta impreza była zdecydowanie największa. Mnóstwo ludzi, którzy przyszli poglądać, posłuchać, zbadać się w strefie zdrowia, wybiegać kilometry na rzecz transplantologii, także naprawdę pełnia szczęścia. Panie Przemku, w imieniu naszych mieszkańców i swoim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w promocję naszego miasta. Przede wszystkim gratulujemy wszystkich sukcesów sportowych. Dziękujemy bardzo, panie Przemku, tutaj pamiątkowa tabliczka od nas i oczywiście zapraszam do Alei Gwiazd Sportu na odsłonienie tablicy. Myślę, że to, co tutaj się stało dzisiaj w Wiśle na rynku, patrząc ile było osób, ile było kibiców, jak świetnie ludzie się bawili, że mieliśmy ponad 50 sztafet, mieliśmy praktycznie wszystkie media z całej Polski, to myślę, że już na gorąco można powiedzieć, że edycja na pewno bardzo, bardzo udana, jeżeli nie najbardziej udana. Teraz to wiem, komu ufać, a komu już nie, gdy chodzi o śmiech i fałsz. Jedną z tych dróg kiedyś nawet przechadzał się Bóg. Wierzyłem, że jest to znak i wszyscy do nieba nie chodzę. Wisła, bo jest mi. Teraz jestem tutaj. Wszyscy, co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie, gdy zabiorę.